Także proszę Państwa, burza jest straszna, wykorzystujemy ten czas, bo nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra na ulicach nadaje wszędzie. Ja od dziecka skaczę po drzewach, latam wszędzie byłam, wszystko widziałam. Ale natomiast ci, którzy tak podróżują teraz po świecie, to myślą, że dużo skarbów do domu przywiozą, że wszędzie byli. No to mówimy, wszędzie byli, jak to mówią, jeszcze tak bardzo złośliwie, w dupie byli gównowicieli. Także proszę Państwa, rzeczywiście to prawda, że jeżeli człowiek nie umie z pieniędzy zrobić biznesu i przeznacza na jakieś czy bardzo drogie ubrania, czy bardzo drogie jedzenie, czy jakieś coś tam, to te pieniądze szybko pójdą, potem tych pieniędzy nie ma, a człowiek jest głupi. Natomiast jak człowiek wejdzie w kulturę, w sztukę, w literaturę, no to więcej skorzysta. Teraz ani tej kultury nie ma tutaj w Warszawie, ani sztuki i okazało się, że w ogóle szkoły, szkolnictwo wyższe jest na poziomie psim. Spadło wszystko na psy. Proszę Państwa, ale tak w ogóle i tak w szczególe i tak naprawdę to Pan Bóg nie chce tych uniwersytetów, zwłaszcza, że one są wymysłem średniowiecza. A co to jest średniowiecze? No to palec Ducha Świętego jako relikwia w kościele, mleko z piersi Boga Rodzicy. Jezus w płaszczu wody nosił, to już apokryf mówi, zatytułowany przez Twe Święte Zmartwychwstanie. I te wszystkie rzeczy, im bardziej piękne, tym bardziej ośmieszały postaci biblijne, bohaterów biblijnych, a to Jezusa Chrystusa, a to Marię i tak dalej, jak gdyby ona w tych dzbanach wodę nosiła, to i w kabarecie pokażą, i w apokryfie pokażą tak, aby wykrzywić prawdziwą postać. Prawdziwa postać w Biblii to jest taka, że Jezus do Marii powiedział: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli, że Jezus ją właściwie wziął i skrytykował. No i teraz takie pytanie, jak tu wszystko na sygnale jedzie na Saskiej Kępie. Gdzie tutaj masz kult kobiety?